Dzień dobry. Witajcie w kolejnym vlogu. Chciałam wam pokazać sprzęcik, który zakupiliśmy, który Andrzejowi już jest dobrze znany, a dla mnie jest pewnego rodzaju nowością, ponieważ jestem teraz taka jabłuszkowa. Żartuję. No ale jest trochę tych sprzętów do ładowania w nocy. Jest zegarek, jest telefon, są słuchawki i jakoś tak... Trochę się już gubiłam w tych kabelkach, które miałam przy łóżku, więc postanowiliśmy zakupić drugą lampkę do kompletu. Dlatego drugą, bo właśnie Andrzej już wcześniej taką miał i gardził moją lampką z Pepko, bo twierdził, że mrygała. No bo mrygała, strasznie mrygała. To była taka lampka zwykła na energooszczędną żarówkę, taką LED-ową, i ona mrygała. Tak było. Najbardziej to chyba było widać, jak się po prostu włączyło aparat i próbowało coś... Nie wiem, na aparacie to zawsze mryga, bo to w zależności od częstotliwości prądu, ale to widać było gołym okiem. No, dyskoteka się robiła straszna, jak ją zapalałam. Dlatego już takie rozwalone trochę pudełko, ale zakupiliśmy coś takiego, jak to się nazywa? E-Light Staria Pro. Czyli taka lampka z podstawką do ładowania telefonu i ma wbudowanego HomeKita, więc można sobie zautomatyzować lampkę za pomocą Apple'a albo nie wiem, tam Google'a, asystenta Google'a, więc to się z tym łączy. Tak. Moja już działała na polecenia z Harry'ego Pottera. Hihi. Czyli włącza się na Lumos i gasi na Nox, żeby je jakoś odróżnić, poza tym, że w aplikacji sobie je inaczej nazwaliśmy. No to moja lampka reaguje też na inne polecenia w związku z tym. Może pokażemy ją wam z bliska, tylko Andrzej zrób to łączy, żeby nie było widać tego bałaganu, który jest przy dolnej części nie widać. Mojego łóżka. Tutaj wyczyściłam taki drobny fragment, reszta udajemy, że nie istnieje. No i właśnie to jest ta lampeczka. Mam tam tylko dwa gniazdka i myślałam, żeby włożyć sobie takie to coś, co robi z gniazdka aż z jednego aż trzy. No ale finalnie stwierdziłam, że chyba jednak ładniej będzie to wyglądać, jak będziemy mieli takie same lampeczki przy łóżkach. Lampkę można regulować jakby nasycenie światła, tak jakby poziom świecenia, jakby to nazwać. I można też regulować kolor świecenia. No. Spróbowałabym wam to pokazać, ale nie jestem jeszcze długa w taką obsługę szybką tego, więc mogę wam pokazać tylko... Hey Siri, good night. Chciałam powiedzieć dobranoc. No. Tak. Po polsku nie zawsze łapię. Czasem mi się zdarza, prawda? Andrzeju, jak znaczy, mówiłeś... Si, dzień dobry to na zegarku chyba łapało. Tak, co pamiętam. Niekoniecznie. Natomiast fajna rzecz, którą sobie zrobiliśmy, no to mam jeszcze iPada. iPad robi za takiego home huba. Tak. Dla tych ekstra mądrych urządzeń i mamy budzenie w trybie zimowym, czyli lampeczki nam się zapalają tam z małą mocą trochę na przed budzikiem. Tak. Potem się zwiększa ich intensywność świecenia, żebyśmy wstawali i było jasno w pokoju, żeby było trochę bardziej łatwiej. Nam się chciało wstać, tak. Ułatwia to trochę życie. Dzisiaj już to testowaliśmy. Co prawda Andrzej włączył to o chorej godzinie, biorąc pod uwagę fakt, że mamy jeszcze wolne. No to mówię, że o chorej. No. Ale bardzo fajny gadżet. Takich fajnych gadżetów w domu mamy jeszcze kilka. Lubimy chyba takie mam te sprzęty. Tak mi się wydaje, nawet patrząc po ilości tych sprzętów, które Andrzej mamy. Gadżeciarz. No, Andrzej zdecydowanie jest gadżeciarzem, a ja to podłapałam. Jeszcze mamy taką fajną lampkę, która wisi w przedpokoju. A. Może też wam to pokażę, aczkolwiek ona już trochę czasem nie dzicieje, bo parę razy upadła. To jest upadła. Taka lampka nocna magnetyczna też od Xiaomi. Ma czujnik zmierzchu i czujnik tego ruchu. Jak jest ciemno i sobie idzie ktoś do łazienki, to ona się zapala. Można sobie ją wziąć w łapkę, ona jest na magnesie przyczepiana i można sobie z tym iść w nocy gdzieś i nie zabłądzić, a potem ją tu sobie haps, odwiesić. Tak. Z takich fajnych sprzętów, no to właśnie zaczęliśmy od odkurzacza, który sam jeździł. A teraz fascynujemy się nawet lampeczkami. Dobrze, to tyle. Chciałam pokazać wam taką nowość, nie wiem, czy ktoś to zna, ktoś nie zna, może ktoś też jest takim gadżeciarzem jak Andrzej i teraz troszkę też ja. Więc to taki fajny feature, ułatwiający nieco życie, a teraz się zbieramy, wciągamy buty i idziemy do Semolina. Mieliśmy się wybrać do Whisky in the Jar, ale coś nam w ogóle nie po drodze było w tym tygodniu, żeby tam zjeść obiad, więc może innym razem. A teraz idziemy na makaron. Pyszny makaron. Ale taka ciekawostka w sumie. Andrzej zna właściciela Semolino. Nie wiem, dlaczego nie mamy jeszcze zniżek do tego miejsca.
No, nie no, żartuję. Za dobre jedzenie trzeba dobrze zapłacić. No i idziemy właśnie w takie pyszne miejsce i pokażemy wam, co będziemy jeść. Obstawiam, że pewnie wezmę to, co zwykle. Ale może się czymś zaskoczę. No. Wkładam buty i lecimy. Andrzej próbuje cierpliwie czekać, aż skończę nagrywanie, żeby mógł jeść. Tak. Jesteśmy w Semolino i Andrzej ma makaron, który sam stworzył. Nie chce mi się wyostrzyć. O, już mam z tuńczykiem do picia lemoniadka. A ja mam makaron z krewetkami i do picia też lemoniada. No, to smacznego, Andrzeju. Witajcie z garażu. Ej, nie wiem, czy jakaś jesienna handra mnie dopada, czy o co chodzi, ale tak chce mi się cały dzień spać, że jest to dramat. Idę odziana w takie sportowe rzeczy, bo zbieramy się na tańce. O tych tańcach zaraz też wam w samochodzie trochę opowiem. No a teraz właduję torbę do bagażnika i jedziemy. Cały dzień dzisiaj chce mi się spać. Powiem wam, że naprawdę jakiś chyba jesienny kryzys zaczynam przeżywać. Andrzeju, jak u ciebie? Ciepło w pupę, daster grzeje. Andrzejowi co chwila się zmienia kolor na twarzy, ale to przez śmieciarę, która jedzie przed nami. Grzanie foteli to faktycznie fajna sprawa. Szczególnie teraz, kiedy jest trochę chłodno. Zebraliśmy się. Mamy takie, ja mam takie lekko sportowe wdzianko. Andrzej nie ma, gdyż jego jest w praniu. I jedziemy na tańce. Co? No tak wrzuciłam, a nie robiliśmy jednego prania. I sobie leży i czeka w kolejce. No w każdym razie, jedziemy na tańce. Pokażemy wam dokąd, bo fajne miejsca warto polecać, tak sądzę. Może ktoś z Warszawy będzie miał ochotę skorzystać. Przy okazji nawiążę do naszego wesela. Nie wiem, czy to było w poprzednim filmie, natomiast nasi goście zastanawiali się i pytali nas o to, czy uczyliśmy się choreografii do pierwszego tańca. Nie, nie uczyliśmy się tej żadnej choreografii. Andrzeju, potwierdzasz? Aha. Natomiast w związku z tym, że Andrzejek nie do końca był obyty z tańcem. Jak nie? To był maserak. Ten drugi i ten trzeci, jak mu Terracino w jednym. Z kartą inwalidzką. No to już prędzej. No właśnie, Andrzej nie był do końca obyty z tańcem. No i ja byłam też tak, wiecie, tyle o ile, więc podjęliśmy na początku tego roku, chyba w marcu zaczęliśmy pierwszy kurs, decyzję o tym... W zimę jeszcze chodziliśmy. A, może marzec to zima. No dobra, nieważne. Podjęliśmy decyzję, że zapiszemy się na kurs tańca, taki w grupie, żeby się trochę tej disco samby poduczyć. Skończyliśmy poziom podstawowy. Potem nie udało nam się skończyć poziomu średnio zaawansowanego, gdyż rozwiązano naszą grupę, co uważam było totalnie niefajne, dlatego że brakowało nam chyba jeszcze tylko 2 godzin do tego, żeby ukończyć kolejny poziom. Andrzeju, dlaczego tak się leścisz? Powiedzieliśmy, po matkę gdzieś przybiła i jej tu nie ma. Może zabrałam ją do torebki. No i niedobrze. Ja ją kupiłam, więc ja ją zabrałam. Tak się wydarzyło. No, natomiast słabo wyszło, dlatego że rozwiązali nam kurs na chyba właśnie 2 godziny przed końcem tego kursu, na 2 tygodnie przed końcem tego kursu. I żeby było śmiesznie, rozpoczął się kolejny kurs podstawowy z taką samą liczbą par. Nie miało to sensu, tak mi się wydaje, ze strony tej szkoły tańca, no natomiast zdarzyło się jak zdarzyło. Spodobały bardzo nam się te lekcje w towarzystwie Iwonki. Dlatego postanowiliśmy potem kontynuować jakby kurs, czyli od nowa chodzić na kurs podstawowy, tylko dlatego, żeby móc sobie po prostu przynajmniej tą godzinę w... O Jezu, Andrzej przyspieszył. Godzinę w tygodniu poćwiczyć. No i tak chodzimy sobie nadal. Teraz też wróciliśmy znowu na kurs podstawowy, już chyba po raz trzeci. Po raz trzeci? No jakoś tak, muszę włączyć grzanko, bo już mi gorąco. No i wygląda to tak, że odkąd chodzimy jakby powtórnie na te kursy, no to tak naprawdę stajemy sobie w kącie i w momencie, kiedy pozostałe pary się uczą, my sobie po prostu tańczymy. Więc
Jeszcze raz powtórzę, nasza choreografia, jeżeli chodzi o pierwszy taniec, to nie była żadna choreografia. To był totalny spontan. Jedyne, co ćwiczyliśmy i co jakby zastanawialiśmy się, co możemy z tym tańcem zrobić, to zastanawialiśmy się, jak go rozpocząć. Czyli te pierwsze cztery kroki i obrót były czymś zamierzonym, natomiast cała reszta, no to po prostu był spontan. No, ale tak sobie myślę, że skoro nasi goście zastanawiali się, czy może się czegoś uczyliśmy, to znaczy, że na dobre nam wyszły te lekcje i że warto tą szkołę, do której chodzimy, polecić. Jeszcze nie będę mówić, co to za szkoła, zaraz sami zobaczycie. Dotarliśmy na miejsce. Ten nasz kurs robiliśmy w studio tańca Rytm, które znajduje się przy Domaniewskiej, chociaż wejście jest od tyłu, to jest chyba ulica Zdzichowskiego, czy Zdziechowskiego, jakoś tak. W każdym razie Domaniewska 28, studio tańca Rytm. Mają też siedzibę gdzie? Na Woli chyba? Albo na Bemowie? Jakoś tak. No. Odwrócę się tu do Was. Chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten kurs, to Iwona jest absolutnie najlepsza, czyli Iwona właśnie od Disco Samby uczy też tańca towarzyskiego. To jest coś dla par, dla narzeczonych, chyba tak się to nazywało. Nazwa tego kursu to był kurs dla narzeczonych i taki kurs też ukończyliśmy. Tam była Disco Samba, był walc wiedeński i walc angielski. Wszystkie zajęcia z Iwonką są ekstra, bo Iwonka jest ekstra. Także śmiało możemy wszystkim Wam polecić. Ceny też są takie, bym powiedziała. Całkiem chyba spoko, prawda? Ile kosztuje cały kurs? 460, jakoś, no jakoś tak. No w każdym razie, jak macie multisporta, to do każdej lekcji dopłacacie dyszkę. Także wydaje mi się, że dobry deal. No, zmykamy na lekcję. No i wróciliśmy do domu. Trochę jakoś mi się dzisiaj nogi plątały. Chyba te moje takie średnie samopoczucie wpłynęło też trochę na te tańce. Rozweseliły mnie, żeby nie było, ale jakoś tak nie szło mi dzisiaj tak lekko jak zazwyczaj. I chciałam jeszcze dopowiedzieć, bo oczywiście polecamy studio tańca Rytm, ale przede wszystkim polecamy samą Iwonę. Iwona Węglińska, tak się nazywa nasza instruktorka. Tutaj mam ściągawkę na temat Iwonki, sobie włączyłam. Proszę bardzo, jaka cika. Nie wiedziałam tego. A tutaj jest taka dosyć intrygująca i imponująca, bym powiedziała, informacja, że Iwona posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną S i nieprzerwanie startuje w turniejach tańca towarzyskiego. Także wow. Nie miałam zielonego pojęcia. Iwona nie uczy tylko w studiu tańca Rytm, uczy jeszcze w Abrze. Tak mi się wydaje, że tak się to nazywa. Polecamy grupę Iwonki. Taniec użytkowy Warszawa. Ona tam daje informacje o różnych kursach, o imprezach, bo są też takie fajne imprezki raz na jakiś czas, że w piąteczki jest potańcówka właśnie taka z disco sambo, można przynieść jakieś swoje picie, są przygotowane jakieś przekąski, kupuje się wejścióweczkę i tańczy się do późnych godzin nocnych. Także bardzo fajnie, a to wszystko oczywiście na parkiecie w szkole tańca, więc ekstra. Polecamy bardzo, wróciliśmy do domu, Andrzej zajada się chałeczką, którą upiekłam dziś rano. No i co? I jutro do pracy. Tak się zastanawiałam, czy zakończyć tego dzisiejszego vloga, ale pomyślałam sobie, że może się wstrzymam i zobaczymy, jak to będzie jutro wrócić do robotki. Czy ja to przeżyję i jak to zniosę. Zrobię Wam jeszcze z tego update.